Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. W tej części chciałem powiedzieć kilka słów na temat materiałów związanych z rozproszeniem światła pod powierzchnią, czyli ze scatteringiem. Przygotowałem sobie taką małą scenę, na której stoi Susan. Mam kamerę, która na nią patrzy i dodatkowo dwa światła. Światła znajdują się względem małpki w taki sposób, że jedno jest nad kamerą i oświetla małpę od przodu, a drugie światło znajduje się za małpką, ale jest lekko z góry. W takiej sytuacji małpka renderuje się o w taki sposób. Dodatkowo ustawiłem jeszcze tło na całkiem czarne, co się robi na zakładce World, zmieniając kolor, tak zwany Horizon Color. Teraz małpka nie ma żadnego materiału i renderuje się w sposób doskonale szary, według domyślnych ustawień. Materiały, które są związane ze scatteringiem, włącza się dodając materiał, a następnie włączając zakładkę Subsurface Scattering. I teraz, aby dobrze zrozumieć, o co chodzi z tym Subsurface Scattering, warto odnieść się do internetu i zasobów, które zostały zgromadzone na stronie z Blenderem. Mamy tam możliwość zrobienia materiałów i możliwość, znaczy mamy tam możliwość przeczytania o tych materiałach. Więc przede wszystkim scattering jest to takie zjawisko, które nieraz widzieliśmy na własnych rękach, prześwietlając je na przykład światłem latarki. Czasami też patrząc pod słońce na czyjeś uszy, widać, że te uszy robią się podejrzanie różowe. Jest to efekt związany z tym, że światło przechodzi przez powierzchnię skóry, która jest półprzezroczysta, a następnie rozprasza się w środku na naczyniach włosowatych, zabarwia się od krwi na kolor czerwony i wychodzi później w losowo wybranych kierunkach. No i dlatego widzimy taki ładny efekt dodatkowej poświaty. Tego typu poświata mają nie tylko obiekty takie jak skóra czy ludzkie żywe ciało, ale oprócz tego obiekty nieożywione, znaczy ożywione takie jak pomidory i nieożywione takie jak jakieś na przykład materiały typu marmur, jakiś kamień szlachetny, okay? Lapis dajmy na to i na przykład wosk. Każdy z tych materiałów ma inne właściwości, inaczej przepuszcza światło i ono inaczej się w środku rozprasza. Dlatego panel z materiałami jest dosyć skomplikowany i te opcje są najczęściej niezbyt często używane, chociaż pozwalają wygenerować bardzo ładnie wyglądające modele. Jeżeli włączę scattering podpowierzchniowy, to renderowanie odbywa się w dwóch przebiegach. Pierwszy przebieg będzie szybki i krótki. To będzie renderowanie światła wewnętrznego tej małpy, która rozprasza się pod powierzchnią, a następnie normalny render, który wygląda jak normalny render. OK? Po tych dwóch pasmach mamy efekt jakby końcowy sklejony razem i oczywiście nie widać wielkiej różnicy. Jeżeli wyłączę scattering podpowierzchniowy i wyrenderuję, no to widać, że nic ciekawego się nie zmieniło. Prawie nic. Szczegóły oczywiście są. I teraz, gdybym chciał zmienić coś ze scatteringiem podpowierzchniowym, no to przede wszystkim dobrze byłoby do tej małpki dodać przede wszystkim kolor światła, które przechodzi przez nią i ulega pochłonięciu, czy też rozproszeniu. Nie wiem dlaczego, ale wtedy, kiedy kolor domyślnie ustawiony jest jako biały, nie chce to działać i ten kolor w zasadzie nie przechodzi przez małpę, nie jest zbyt wyraźny. I teraz, aby zmienić na przykład ustawienia koloru światła w środku, zmieniam kolor czerwony na przykład na 0,8, nawet na 0,7 mogę go zmienić, żeby był taki w miarę wyraźny. I teraz ten kolor tak naprawdę zrobił się tutaj lekko zielony. I teraz cała zabawa ze scatteringiem polega na tym, że światło raz przez obiekt przechodzi, a raz wychodzi z obiektu odbiwszy się jakby. I teraz światło, które jest tutaj ustawione, czy ten kolor, on działa w ten sposób, że na razie znika mi składowa RGB, która związana jest z kolorem czerwonym z obiektu. Czyli jeżeli światło jest tak ustawione, że pada na wprost na małpkę, to rozprasza się w środku, ulega tam pochłonięciu pewien fragment składowy koloru czerwonego i wychodzi światło, które pozostało, czyli takie lekko niebieskawo-zielone. Natomiast jeżeli światło świeci od strony tylnej i podświetla od tyłu jakby nasz obiekt, to światło, które w środku się rozprasza, to jest właśnie to światło czerwone. Ono tam zostaje nie tylko pochłonięte, ale również się rozprasza, dlatego po rozproszeniu się tego składnika już tutaj nie widzę, a widzę go na tych ścianach oświetlonych od tyłu. I dlatego małpa ma teraz czerwonawe uszy. Jest to bardzo sympatyczny efekt i można sterować bardzo dokładnie tym, jak on wygląda. Gdybyśmy chcieli, żeby małpa miała bardziej silny ten kolor światła wychodzącego z przodu, czyli tą bladą twarz, taką trupią, należałoby zmienić parametr, który określony jest przez wagi rozproszenia. Scattering weight to są wagi rozproszenia światła. Jeżeli ustawię sobie, że front ma być z wagą 2, to oczywiście będzie tego rozproszenia od frontu więcej. A więc dostanę światło, które jest jeszcze bardziej zielonkawo-niebieskie, jeszcze bardziej takie mydlano-trupie. Jeżeli natomiast podniosę sobie parametry związane ze światłem, który świeci od tyłu,
od jakby zaplecza, to w tym momencie intensywniejsze będzie światło rozpraszające się w środku i uszy małpy będą coraz bardziej czerwone, tak jakby się nas coraz bardziej wstydziła. To są dwa fajne parametry, maksymalna wartość to jest 10 i za jej pomocą mogę ustawić naprawdę jaskrawy scattering, świecący no prawie tak jakby ta małpa była rozżarzona do czerwoności. Żeby takie mieć uszy, to trzeba naprawdę się już bardzo wstydzić. Oprócz tego istnieją również inne rzeczy, ale te inne rzeczy służą do tuningu tak naprawdę parametrów scatteringu i są mniej istotne. Aby je pokazać, może warto byłoby powiedzieć, jak można spowodować, aby tego czerwonego koloru było więcej. Otóż standardowo światło wpadając do środka tego obiektu załamuje się i rozprasza według pewnych praw. I tymi prawami w pewien sposób steruje współczynnik załamania światła, czyli parametr IOR. Index of Refraction. My ten parametr znamy już z wcześniejszych spotkań z przezroczystością, tam się tłumaczyłem, być może nieudolnie, jak to działa. Jeżeli ten parametr przeciągnę i powiększę, tak aby był równy 2, to światło w tym momencie załamuje się w obiekcie tak silnie, że dostaje taką zupełnie gładką powierzchnię małpy. Odwrotny efekt jest wtedy, kiedy ten parametr zmniejsza do 0. To, co dostaje, to jest jakaś taka porażka i ten cały zielony kolor z przodu, który był, znikł. Wychodzi tylko to, co gdzieś tam się przebiło przez tą małpę i jest zabarwione już na czerwono. Sterując tym parametrem mogę dojść do pewnych granicznych wartości. Się okazuje, że na podglądzie to dobrze widać, ponieważ coś koło 0,39, 0,40 jest jakieś takie przełamanie w tym kolorze i widać, że on wtedy wychodzi z pewnej granicznej wartości. Na przykład teraz małpka jest idealnie czarna. Całe światło, które na nią spadło, znikło. Zostało wciągnięte i pochłonięte gdzieś w środku, rozproszone i go nie widać. Ale już później, przy wartości 0,41, ta małpka robi się znowuż widoczna i jest to pełny spektrum światła tego, które jest w środku. Jeżeli będę zwiększał ten parametr, tak dziwnie dosyć, to przy wartości koło 0,5 nagle nastąpi kolejne przełamanie i będę widział sam czysty kolor tego, znaczy nie czysty, tutaj już nakłamałem, sam kolor ten, który jest z przodu. Dopiero teraz składane są te dwa kolory tak jakby, no odpowiednio sterując tym parametrem mogę spowodować, że one się będą mniej lub bardziej załamywać. Domyślnie jest wartość 1,3, a presety, które mam tutaj do wyboru, ustawiają tę wartość na nieco wyższą, rzędu 1,8. Teraz warto powiedzieć, do czego służy skala. Otóż jeżeli teraz ten parametr scale powiększa troszeczkę, na przykład do 1,4, 2,7, to się okaże, że troszeczkę się zmienia wygląd mojej małpy. I widać, że ona stała się o wiele bardziej jasna i dominującym jej kolorem stał się kolor czerwony, czyli ten, który wydobywa się jakby ze środka, rozproszony. Manipulując parametrem scale mogę sterować siłą tego rozproszenia i dzięki temu spowodować, że małpa będzie mniej lub bardziej prześwietlona światłem. To jest jedno z zastosowań tego parametru scale, ale ma także inne działanie. Jeżeli chciałbym, aby na mojej scenie oprócz małpki pojawił się jeszcze jakiś półprzezroczysty obiekt, na przykład ktoś pytał mnie niedawno w komentarzach, jak zrobić firankę, albo gdybyśmy chcieli zrobić kartkę papieru, za którą jest światło i to światło rzuca na przykład cień na tą kartkę, to wtedy do sceny musimy dodać jeszcze plane'a, aby taki efekt zasymulować i tego plane'a ustawić między małpą a kamerą i ustawię go może w taki sposób. Teraz, ten plane nie powinien całkiem zasłaniać mojej małpki, lecz jedynie tylko tak trochę. Ustawię go tak odpowiednio w miarę, żeby było wszystko dobrze widać, na przykład w ten sposób. Ok. Mam nadzieję, że małpka będzie rzucała trochę cienia na tego plane'a. Zaraz zobaczymy, zrobimy render. No teraz to jest bez sensu. Trzeba by jeszcze dodać materiał, który rozprasza światło do tego plane'a. No więc dodajmy. Dodam tutaj nowy materiał, włączę scattering podpowierzchniowy, zostawię wszystkie parametry domyślne. No i zobaczymy. Widać było teraz dwa przebiegi, osobno dla małpy i osobno dla tego plane'a. No i już widać, że plane przepuszcza światło i jest straszliwie jasny, jest całkiem biały. Prawdopodobnie jest to właśnie spowodowane tym, że światło, które on przepuszcza, jest całkiem białe. Możemy to światło przyciemnić, zmienić na lekko niebieskie. Zobaczymy, jak teraz to będzie wszystko wyglądało. Powinno się zmienić coś. No i teraz już pięknie to widać. Dobra, więc mam teraz coś, co symuluje kartkę papieru albo taką półprzezroczystą firankę. Scattering podpowierzchniowy jest tutaj widoczny dlatego, że ten obiekt ma swój własny niebieski kolor. Jeżeli dla tego obiektu go wyłączę, nie ma scatteringu dla tego plane'a, to będzie on wyglądał zupełnie inaczej. To jest dowód na to, że scattering jest włączony. Oprócz tego, że jest ten scattering, widzę też cień rzucany przez małpę i ten cień jest taki lekko rozmyty. Jeżeli teraz powiększę parametr scale, bo do tego cały czas zmierzam, na przykład na 2 albo na coś koło 2, to będzie widać, że ten cień się zupełnie inaczej zachowa.
Wydaje się, że ten cień zniknął, a prawda jest taka, że ten cień się rozproszył. Zniknął dlatego, że jest zbyt łagodny, aby było go widać. Można to zasymulować troszeczkę inaczej, że dodam jakiś prosty, mały obiekt, który będzie rzucał cień na tego plane'a. Jeszcze z góry sprawdzę, czy będzie wszystko dobrze widać. No to teraz to powinno być trochę lepiej widoczne. Widać było podczas renderowania taki wyraźny cień. No teraz ta skala na plane'ie jest zbyt wielka i dlatego nie widać zbyt dobrze efektu, który chcę pokazać. Dajmy skalę coś koło jedynki. Mamy tutaj render kolejny raz. Jeszcze tą skalę zmniejszę trochę. Aż w końcu zobaczymy to, o co chodzi. Już teraz zaczyna się pojawiać pewna zmiana kolorów, taka bardzo delikatna. Damy skalę jeszcze mniejszą, aby rozmycie cienia było mniejsze. No i teraz już widać, że cień rzeczywiście się tutaj pojawia. Oczywiście wygrywa w tym momencie prawdziwy kolor tego obiektu, którego na razie nie ustawiłem, który jest szary. Gdyby zrobić, żeby był na przykład czerwony albo zielony, dajmy na to, no to być może byłoby ten cień lepiej widać. O, teraz widać, że całość jest prześwietlona lekkim takim zielonym, podłamanym lekko niebieskim kolorem, a tam, gdzie ten kolor jest zasłonięty, w tym momencie scattering jest słabszy i widać rzeczywisty kolor tła, który również w tym miejscu jest dosyć ciemny. Więc tak działa parametr scale. Jeżeli scale będzie bardzo mały, wręcz bliski zeru, no to efekt będę miał zupełnie odwrotny i dostanę takie bardzo ostre, wyraźne cienie. Oczywiście sterując tym parametrem jakoś tak odpowiednio, mogę uzyskać ładne rozmycie, takie, które odpowiada moim potrzebom. Ok, to jest całkiem sympatyczny cień teraz, prześwitujący przez obiekt. Oprócz tego istnieje tu jeszcze parę innych parametrów, które również są ciekawe i które warto zobaczyć. Więc wrócę do normalnej małpki i teraz zdaje się, że to już pokazywałem, ale nie jestem tego do końca pewien, bo to jest już czwarty tutorial z tej serii, czwarty, który być może się wreszcie uda. Mamy coś takiego jak wagi i te wagi, no zdaje się, że już je zmieniałem, więc nie muszę o nich mówić. Jest jeszcze jeden parametr pod tymi wagami, czyli to ważenie jakby scatteringu jest dosyć narażone na błędy i dlatego pokażmy sobie te błędy może. Jeżeli error ustawię na bardzo dużą wartość, maksymalną na 10, to w tym momencie mój scattering wygląda jakoś tak. To co tu dostaję, to jest jakaś straszliwa kaszana. Widać, że są jakieś plamy grubsze, nie wiadomo co się dzieje, jakiś tutaj się pojawił prostokąt czy kwadrat. No i oczywiście to wszystko jest związane z gęstością próbkowania, która zależy właśnie od tego parametru error. Jeżeli error z kolei zmienię do 0, czy też do bardzo małej wartości, minimalna to jest 1/10000, to w tym momencie scattering jest liczony bardzo, bardzo precyzyjnie, ale trwa bardzo długo. Proszę zobaczyć, jak teraz powoli się pojawia cała scena. Nie będziemy czekać, aż się cała wyrenderuje, ale oczywiście dostaje dużo łagodniejsze przejścia tutaj i oczywiście te wszystkie artefakty, które wtedy było widać, znikają. Z parametrów, które jeszcze warto opowiedzieć, to są takie parametry, które określają, w jaki sposób światło podróżuje przez mój obiekt i jaką pokonuje drogę. Otóż teraz światło, które świeci na małpkę, to jest światło białe, a więc w równym stopniu składa się ze światła niebieskiego, zielonego i czerwonego. I mamy tutaj coś takiego jak promienie RGB, RGB Radius. W tym momencie one wynoszą 1. Jeżeli mój render wygląda teraz tak, to zmieniając odpowiednio promień, czy też jakby drogę, którą pokonuje światło, mogę spowodować, że niektóre z tych składowych będą silniejsze, będą większe. Jeżeli ustawię czerwony na przykład na 10, dostanę wtedy zupełnie inaczej pokolorowaną małpkę. Okay? Światło czerwone pokonuje teraz dłuższą drogę, jest rozpraszane w szerszym promieniu. No i dzięki temu dostałem wszystko ładnie zaczerwienione. Tak to działa. Istnieją także takie dwa parametry jak kolor i texture, ale co do nich nie mam osobiście przekonania, że warto o nich wspominać, ponieważ ich działanie jest bardzo subtelne w tym momencie. Jeżeli ta małpka będzie w kolorze na przykład kontrastowym do tego, którym rozprasza światło, na przykład w jakimś niebieskim, to zróbmy render. I teraz wychodzi wygląd małpy mniej więcej w taki sposób. No i on jest. Ale teraz, jeżeli zmienię ten kolor, który jest tutaj, ten parametr kolor w blend na 0, to dostanę oczywiście prawie to samo. I to jest właśnie problem, ponieważ to tak naprawdę ten suwak ma działać w ten sposób, że miesza kolor obiektu, przynajmniej według tego jak ja to rozumiem, z prawdziwym kolorem scatteringu. A scattering jest na razie taki dosyć subtelny, więc może go troszeczkę podciągniemy. Zobaczymy co będzie, czy to da się pokazać, czy nie. Raczej wątpię, no ale zobaczymy. Teraz zrobimy sobie trzeci slot. Na trzecim slocie zrobimy wartość 1. Wszystkie ustawienia pozostają tak samo. No i teraz będziemy porównywali jak to wygląda.
Widać zmianę, ale bardzo, bardzo subtelną. Nie wiem, czy w ogóle ją odda film na YouTubie, ale jeżeli powiększę trochę, to może to się okaże trochę widoczne. Teraz to jest jakby kolor ustawiony na 0. Poprzedni render z kolorem na 0. Teraz zmieniam ten wynikowy render na ten, który miał kolor 1. No i nie widać tu żadnej zmiany, niestety. Natomiast te parametry służą do tego, aby mieszać kolor uzyskany z koloru obiektu z kolorem scatteringu. Dodatkowo jeszcze jest pasek texture, o tym powiem może później troszkę, ponieważ ten wskaźnik, czy też parametr, powoduje, że kolor nadawany na obiekcie przez teksturę wstawioną do materiału również może zabarwiać scattering światła. No i żeby pokazać, jak to działa, na razie bez omawiania tekstur i dodawania ich w panelu tekstur tutaj, przygotowałem taki mały filmik, który trwa może ze 100 klatek. Puszczę go troszeczkę wolniej, już jest wszystko przygotowane i tam sobie będzie można obejrzeć, jak tekstura może zabarwiać obiekt. Mam tutaj okienko mPlayera. Tak wygląda wyrenderowana małpka. I to, co widać w tej małpce, to jest przede wszystkim to, że ona ma scattering od tyłu podświetlający obiekt na czerwono i ten obiekt, czy też to podświetlenie, nie jest równomierne. Jak to widać, to od razu widzimy. Tak się zmienia to na filmie. Zrobiłem taką krótką animację. No i jest to fajne, ponieważ można scattering jakby ustawiać również w samych teksturach i one będą wpływały ładnie na to, jak obiekt się zachowuje. A więc można sobie wyobrazić, że w prosty sposób, względnie prosty, można byłoby wymodelować, czy też utworzyć jakieś żyłki z krwią, czy z jakimiś innymi cieczami pod skórą gdzieś u kogoś. Okay? Można byłoby zrobić, powiedzmy sobie, to ożyłkowanie na liściach, które są na drzewach i prześwituje przez nie światło zabawiające na jasno zielony kolor i tak dalej. Więc w ten sposób można byłoby zrobić coś, ale o tym powiem dopiero wtedy, jak dojdziemy do tekstur, czyli do tego, co jest w sumie w materiałach najciekawsze. Ok, więc na razie mPlayerowi podziękujemy. To jest wszystko, co dotyczy scatteringu. A, warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż scattering podpowierzchniowy to jest funkcja, którą warto włączać dla wszystkich obiektów pochodzących z natury, które mają choćby odrobinę półprzezroczystości. I żeby nie trzeba było walczyć z tymi parametrami tak zupełnie samemu, ustawiając na chybił trafił coś mniej lub bardziej w sposób udany, to można skorzystać z presetów. A presety to są gotowe ustawienia, które są tutaj zebrane w takiej krótkiej liście. I mamy coś takiego jak kurczak, krem, czy też powiedzmy sobie smar jakiś, ketchup, pomidor, mleko, które jest skisłe albo może nie skisłe, tylko rozcieńczone wodą. Mamy także skin 1, czyli jakaś tekstura skóry i mamy pełne mleko. Ok? Zacznijmy sobie oglądać to. Pokażę może szybko, jak to wygląda. Na małpce scattering teraz powoduje, że zobaczmy, promienie światła są ustawione tak, że najdalej podróżuje czerwony, później zielony na odległość 3,3 i niebieski najkrócej. Dostaje taką ładną małpkę rozświetloną, prawie jak żarówka. Tak samo, jeżeli ustawię sobie cream, dostaje scattering, który powoduje, że ona jest taka lekko rozświetlona, bardzo fajnie. No oczywiście zależy od ustawień świateł również, więc tutaj trudno jakby pokazywać to jako standardowy obraz. Mamy także ketchup. Gdybym małpkę zrobił z ketchupu i to takiego dość mocno cienkiego, rozcieńczonego wodą, to być może wyglądałaby w taki sposób. Mamy tutaj pomidor. Pomidor zaskakujący być może dla niektórych jest żółty. To dlatego, że prawdziwy materiał pomidora powinien być ustawiony na czerwony i dopiero wtedy dodany powinien do niego być scattering podpowierzchniowy. Teraz mam małpkę, która świeci się jak pomidor, być może nawet aż za bardzo, a to zależy od koloru, który tu ustawię. Pomidory są trochę bardziej pomarańczowe, nie wiem jakie mają kolor, RGB by trzeba było sprawdzić, no ale już na podglądzie, jak się spojrzy na tą kulkę, to ona wygląda troszeczkę jak taki mały pomidorek. Mamy także ustawienie tego mleka. Mleko oczywiście nie jest czerwone, więc zmienię kolor na biały. Dostajemy coś takiego zbliżonego do wosku, trochę rozświetlonego od góry tamtym wstecznym światłem. Tu na podglądzie to również ładnie wygląda. Małpiszon wygląda fajnie. Okay. Mamy także jeszcze tą skórę. Tu można byłoby dać model jakiejś ręki i obejrzeć. Troszeczkę przypomina to taki miód jakby, albo wosk. Znowuż taki zabarwiony lekko miodowym kolorem. No i ostatnia rzecz to ten whole milk. Białe rozproszenie, ale ustawione specjalnie wartości RGB. Sympatyczne, jeżeli chcemy zrobić na przykład mleko wlane do szklanki z wodą i tej wody powiedzmy byłaby większość w stosunku do mleka. No to już są rzeczy związane z eksperymentowaniem i jakby zastosowaniami. O tym będziemy mówili dopiero dużo, dużo później. Dobra, to jest czwarty raz i tym razem chyba się udało wszystko dobrze nagrać. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.